Siema. Tym razem pojechałem na jedną dobę na jezioro Smolno. Co niektórzy już pewnie znają tą wodę, bo nieraz tu byli, łowili. Ja zrobiłem sobie taką dłuższą przerwę od łowienia tutaj na tej wodzie. Jakoś nie miałem zbytnio efektów. Postanowiłem trochę pojeździć po innych łowiskach, jeziorach, gdzie też nie miałem efektów za dobrych, co zresztą wiecie po ostatnich zasiadkach. Dokładnie to jest moja czwarta zasiadka, a trzy poprzednie były bez pika, bez karpia. No i myślałem, że może się przełamie, chociaż nie liczyłem na cokolwiek. No bo wiadomo, jedna doba, listopad, mamy teraz, no dzisiaj jest akurat już 11 listopad, święto. Wczoraj przyjechałem, no gdzieś tak w południe. Ale powiedziałem, że nic nie będę nagrywał, dopóki czegoś nie złowię. No i skoro nagrywam, no to znaczy, że coś złowiłem. Ale do tego przejdziemy zaraz. Wybrałem się na stanowisko bobrowe. To jest takie małe stanowisko, w sumie takie, można powiedzieć, dla jednej osoby, chociaż dwie osoby też mogą fajnie połowić tutaj. Tylko, że jest trochę ciasno. Idę wam teraz pokażę, jak to stanowisko wygląda. Dla tych, co nie byli, a chcieliby przyjechać. Myślę, że będzie to ciekawa informacja. Już się przekierujemy. Jest to stanowisko bardzo blisko głównego pomostu, który tam widzicie gdzieś daleko. Znaczy daleko. No, który widać tam wiatę, domek. I tu mamy taki namiot. Też fajna opcja. Namiotek stoi na podłodze takiej drewnianej. Tutaj mamy taki taras, jak to ja tu mówię. Ja tu trzymam akurat. Tutaj mam taczkę. Samochodu przewożę rzeczy, żeby nie chodzić 10 razy. Wejście na pomost. Wędki. No i mamy do obłowienia tutaj całą tą zatokę. To jest dosyć płytka zatoka. Więc z reguły nie powinno się łowić już tutaj, o tej porze, na takiej wodzie, ale na tym łowisku jest jakoś inaczej. Właśnie na tą porę roku ta płytka zatoka jest rewelacja, nie? Nieraz tu łowiłem ryby właśnie i na początku sezonu, w marcu, w kwietniu i tak samo w październiku, w listopadzie. A zdarzało się nawet w grudniu. I tak, teraz pokażę wam namiot. Tak się prezentuje. Nieduży namiocik. Trochę trzeba się schylić przy wejściu. Przynajmniej ja nie jestem jakiś tam niski. Ale wszystko da się ogarnąć. Zobaczymy, jak to w środku. Na środku mamy łóżko, krzesło, stolik, to jest na wyposażeniu. Tutaj mamy szafkę.
pęka, można swoją butlę przywieźć, podłączyć. Z tego co wiem, to chyba nawet te turystyczne małe, bo jest tu redukcja. Mój piecyk, który daje radę, naprawdę nie mam go na maksa odkręconego, a jest tak ciepło w środku, nawet jak mam drzwi otwarte. Dzisiaj spałem, to miałem do połowy drzwi otwarte i w ogóle nie zmarzłem, a było dosyć chłodno. Jedyny minus tego namiotu to jest to, że no ciemno jest w środku. Te okienka to takie nie za duże. Latem wiadomo, można sobie tutaj pootwierać, bo tu też są jakieś takie drzwi, a nie bawiłem się w to otwieranie, bo to jest nie ta pora roku. I to w ogóle fajne miejsce jest dużo, można sobie jakieś bagaże postawić, to na ścisłość to jeszcze można by było tutaj drugie łóżko wcisnąć, jakbyście przyjechali we dwóch. I klimacik jest. Ja sobie tu doświetlam lampką. To jest lampka Undercarpa. Rewelacja. Tutaj mamy drugą. Na maksa to jest naprawdę widno. Można też na żółto latem sobie zapalić, odstrasza komary, no nie odstrasza, tylko nie przyciąga komarów. Mogę wam nawet pokazać tą lampkę, bo mam drugą w zapasie. Akurat mam tutaj. Tutaj według etykiety widać, że maksymalny czas pracy tej lampki to jest 35 godzin. No ja jeszcze tak dokładnie nie sprawdzałem, jak jest autentycznie, ale myślę, że coś koło tego jest. Co tu mamy? No, do tego mamy pilot do tej lampki i jest też funkcja powerbanku. Ja z tego akurat nie korzystam, bo mam tutaj inny sposób zasilania, co też wam pokażę. No co, jest bardzo dużo uchwytów, różnych mocowań, gdzie możemy sobie to zawiesić mniej więcej tak, jak ja tam zawiesiłem na tej rurce. A ja sobie ładuję takim cudeńkiem. Mała przetwornica, 300 W, mały akumulator. Spokojnie mi na, nie wiem, siedzę 3-4 doby, spokojnie mi starczy do ładowania i kamery, i telefonu. I tyle. Lampkę jeszcze mogę wam tu pokazać. O, lepiej mi zleciało. Jeszcze na taką można z przodu sobie zaświecić. Nie sprawdzałem, ale jest wodoodporna. Także można sobie tam nawet ją do wody włożyć, tam podświetlić, jakbyśmy chcieli zobaczyć jakiś tam, nie wiem, zestaw czy coś, jak próbujemy wieczorem, jak już jest późno. Fajna sprawa. Z tego co wiem, ta mniejsza bardzo dłużej, dużo dłużej świeci. Dużo dłużej można ją używać. Ładuje się przez USB. I tyle. Co tu więcej można powiedzieć? Just run somewhere far away and never look back at the past or fame. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.
gonna be the one that, oh, you have to be the one that saves. And I wanna feel love, know you feel the same way. We fit like a glove when we're sleeping late. Ain't nobody gonna come in between us today. You're the one I want and I'm willing to wait, yeah. Keep your head up, don't let up. We gon' make it through it, get up, take a breath, yeah. Don't know what we're doing yet, but when I met ya, I knew that I won't regret ya, I'll forget ya. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that, oh, you have to be the one that saves me. We stay up late and sleep through the day. Every time you're at my place, yeah, you misbehave. Every time we're away, yeah, you miss me, hey. No, I feel the same way, so don't leave, just stay. And it ain't always gonna be easy. Sometimes you're gonna hate me, wanna leave me. I know I'm not perfect, but believe me, without each other, girl, there ain't no meaning. I said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that, oh, you have to be the one that saves me. I cóż, teraz podsumujemy tą zasiadkę. Tak w skrócie, bo no, nie nagrywałem za dużo, bo no wiecie, jedna doba to jest bardzo krótko. Tym bardziej, że wczoraj no, nic się nie działo. Tyle co wywiozłem zestawy. Tam z chłopakami na głównym zrobiliśmy sobie ognisko, kiełbaski. Pozdrawiam chłopaków. I dzięki za pyszną kiełbachę swojskiej roboty. Ale wracając do tej zasiadki, przyjechałem gdzieś około południa wczoraj. Wędki wylądowały w wodzie o godzinie 15. Na trzech zestawach były bałwanki Napoleon. Zresztą cały sezon cisnę tego Napoleona. I różniły się tylko popkami. Na jednym zestawie był Squid Osobites, na drugim Montezuma Invadera, a na trzecim założyłem Dumbbellsa skopek z biały, też z Invadera. I tak, zestawy wywiezione. Później z chłopakami zrobiliśmy sobie na głównym ognisko. Tam siedział Marcin z Jackiem. Chłopaki też pięknie łowili tutaj na tej wodzie. Chociaż teraz mieli dwa brania. Jedna ryba ładna im się spięła, jedną wyjęli. I tak, no co, ognisko zrobiliśmy. Pyszne kiełbaski zjedliśmy. I trzeba było się położyć spać. Nie wiem, była godzina 12. Jeszcze tam poleżałem, trochę nie mogłem zasnąć. Do godziny pierwszej gdzieś leżałem. I nadeszła ta godzina, 5 rano. Masakryczna rolka. Normalnie był taki pisk, jeden dźwięk, nie? Na tych sirenach to było takie wycie, że masakra. Wystrzeliłem z tego namiotu, nawet nie ubrałem kurtki, bo zanim buty włożyłem, to już mówię, tak tu jedzie, że ja nie wiem. Wędka do góry. No i czuję, że coś jest. Coś jest. Na początku, nie wiem, ryba poszła mi w prawą stronę na wodę, ale zrobiła taki dziwny łuk, że poszła na wodę i zaczęła zakręcać w stronę głównego pomostu. I w sumie to nie było żadnej walki, bo tylko zwijałem żyłkę, żeby nie było żadnego luzu. Dopiero jak miałem tą rybę gdzieś po prawej stronie, gdzieś z 20 metrów od mojego pomostu, dopiero zaczęła walczyć. Do końca nawet nie wiedziałem, co to jest za ryba. Miałem taką radochę w ogóle, że w końcu, kurde, udało mi się zrobić branie. Jeszcze tutaj na Smolnie to już jest w ogóle fajna sprawa. Jeszcze w listopadzie to już Meksyk. I cóż, no i powalczyła mi trochę rybka. Dwa razy mi odjechała tutaj przy pomoście, ale jakoś fajnie udało mi się ją podebrać. Nie musiałem płynąć pontonem. Zresztą przez chwilę miałem taki moment, że chciałem usiąść do niego,
ale stwierdziłem, kurde, zanim wsiądę, jeden jakiś niepotrzebny luz i mogę rybę stracić, może się spiąć czy coś, mówię, nie będę ryzykował, tym bardziej, że ona bardzo fajnie szła tutaj sama, nie? Nie musiałem w ogóle praktycznie holować jakoś tam na siłę czy coś, ona sama do mnie płynęła, co było mega fajne. I no już w podbieraku czułem, że nie jest to mała ryba. Moja pierwsza ocena to była taka, no 15 plus na pewno. Szybko rybkę wziąłem do worka i poczekałem do rana, żeby zrobić jakieś fajne fotki. Nie ważyłem jej nawet na samym początku. Rano jak tylko wstałem, chłopaki już się pakowali, tam Marcin z Jackiem. Jak się dowiedzieli, że coś złowiłem, zaraz do mnie przyszli i pomogli mi tutaj ogarnąć ważenie, bo chciałem zważyć tą rybę i zrobienie zdjęć. Jak ją położyliśmy, tego karpia, do kołyski, otworzyłem worek, dopiero w dzień zobaczyłem, jaki on jest kurczę duży, nie? Już z 15 plus to już się zrobiło 17-18, a Marcin nawet mi powiedział, że myśli, że to będzie nawet chyba dwójka z przodu. I co? Na wagę. I się okazało, że karp miał 22,900 z workiem. Później po odważeniu worka, który ważył 2 kilo, została nam waga 20,900. Jest to moje nowe PB. Jeszcze taki piękny, pełnoludzki karp. Zresztą zobaczcie sami. Listopad, jezioro Smolno, pierwsza doba łowienia i piękna ryba. Teraz wam spróbuję pokazać, nie jest łatwe. Zaraz zważymy jeszcze worek. Będziemy wiedzieć dokładnie. Prawdopodobnie będzie miała 20 kg. Dobra. Tą kołyskę większą, kurwa, kupić, słuchaj, Pablo, wiesz? Bo ona już na styk jest. Tak. Działa, nie? I tak jest duża, nie? No i tak jest duża, ale jest na styku. Piękny, piękny karp listopadowy. 20 plus. Redeba. Pięknie. O, kurczę. On się ciąglapi na koniec. O. Nie, on tak nie ruszy. Godnością pomaleńko. Masakra. I to się przyjeżdża na stronę. Masakra. To jest to. Mogę jechać do domu. No. Teraz już tam. Teraz mogę kończyć sezon i jechać do domu. Zamiatane. No i tyle. Jestem mega, mega, mega zadowolony. Dzisiaj zjeżdżam już do domu.
mógłbym teoretycznie jeszcze zostać do rana i stąd jechać od razu do pracy, ale nie będę przesadzał. Tym bardziej, że coś znowu mnie przeziębienie bierze. No i zobaczymy, no. Kurde, 3 zasiadki miałem bez ryby, a tu taka niespodzianka, los potrafi się odwrócić. Jestem mega, mega, mega szczęśliwy. Mogę sezon już kończyć. Z taką rybą sezon zakończyć to jest poezja, poezja. Już myślałem, że w tym sezonie nic większego nie złowię, bo miałem naprawdę kiepski sezon. Nie wiem, jakieś łowiłem takie w granicach 13 kilo, 14, ale nic większego. A tu niespodziewany mieszkaniec jeziora Smolno zameldował się na moim kiju. Dobra, nie przynudzam, kończę. Idę się pakować, jadę do domku. Pozdro.